Siemano. Matę założę. Padłem tu na tą budowę z keramzytu, bo te chłopaki sami szalowali tą kolankową. Koło 70 metrów bieżących. Miała drugiego świnta, choróbsko złapało. Dzisiaj też gadać mogę. Także musiałem przyjechać na to betonowanie na 2 godzinki. A w sumie na 8 była już pompa, także mamy zalane. Poczekamy aż siądzie. Włożymy te kotwy pod murłaty. Tu już nie zdążyłem zrobić, bo już przyjechałem, to lali, bo się spóźniłem. Są krążki styropianowe zostawione. Takie dwa, po 25 cm do rekuperacji. Tutaj, tam gdzieś przy garażu. Nawie, wywiew, czy tam czerpnie, czy jak tam się nazywa. Nie było mi, nie nagrywałem tego. Ogólnie mamy. Dzisiaj mamy 29, nie? 29 grudnia, także mamy ostatnie betonowanie, można rzec. No, wierzbę też miałem skończyć, no i kurczę, i nie dotarłem. Pojechałem w sumie w poniedziałek rano, piła mi się rozkraczyła, musiałem zawieźć na serwis do Sztyla. I tyle zrobiłem, że nic nie zrobiłem i się położyłem, bo myślałem, że mi przejdzie, a w niedzielę mnie rozbierało, w poniedziałek. We wtorek na budowę pojechałem. W poniedziałek było święta. Pojechałem, kurczę, piła wysiadła. Mnie telepotało i odpuściłem. Także wtorek, środa, dzisiaj czwartek, 3 dni. Już gardło mi chociaż puszcza. Zostawiliśmy trochę betonu, jakby siadło coś. Wyprowane jest. Dziurki widać nawet od wibratora. No i co, no to trochę postoi w szalonkach, bo to zanim zastygnie. Dzisiejsze chłopaki sobie tam na dole zaczną stemple już wyciągać, żeby miejsce robić pod ścianki działowe. Ja jadę do wyra. Zresztą i tak chłopaki już mają wolne. Także dopiero po nowym roku przyjdą do roboty. Swoje sprawy jakieś do załatwiania, także i tak dopiero od wtorku chyba będą. Także ja spierniczam na dach. Skończyć wieźbę i się brać za dyskowanie. No niestety mieliśmy tą budowę do końca roku skończyć, zostały ścianki działowe, także 2 tygodnie się pewnie przedłuży, no bo też jeszcze okna poobrabiać, bo pod te ciepłe montaże. Okno poszerzałem z 80 na 2. Muszą jeszcze nam nanieść wysokości, żebyśmy podmurowali pod te okna na odpowiednią wysokość. No i co, ścianki postawić, jakieś dziury pozaklejać, pierdółki. Będzie. No, trochę odchyliło dołem, niby kondrułaty. A odkręć do bagażnika, wrzuć. Tak, żeby nie opierdolić, nie? No i pewnie z 2 tygodnie zejdzie i będzie połowa stycznia i tutaj pożegnamy budowę. Tam teoretycznie z tym dachem, co robię, no też do końca roku też się nie udało. Także no niestety, no brak fachowców, no za dużo tej roboty. Ten warsztat mi doszedł poza kolejnością, co temu znajomemu robiłem. Z tym warsztatem też tam cyrki, bo teraz odbiory miał, to tamto. Jeszcze coś tam trzeba porobić. Przerabiać coś tam, żeby im to pasowało do odbiorów. Nie wiem, tam jakieś tam wydziwiają. No, nieważne. Ja mówię, jakby nie ten warsztat, żebym tego koła po znajomości nie robił, to byśmy tutaj się prawie że ogarnęli z tym wszystkim, no ale każdemu trzeba jakoś pomóc, a wszystkim nie dogodzisz, jak to mówią, nie? Inaczej nie będzie. Trochę siądzie, to się przygładzi, szpilki powkładamy. No co, nie będę was zanudzał. Jak coś, no to hucznej zabawy, szczęśliwego nowego roku, bo już się w tym roku nie odpalę. Wybawcie się, wypijcie i od stycznia mamy cały rok na nowe grzebanie. Ciekawe, jak tam będzie ze zleceniami, co? Są na przyszły rok, czy nie ma? No jak na razie nie narzekamy, tylko żebym miał kto robić. A jeszcze chyba od przyszłego tygodnia,
czyli co? 6 jest jeszcze święto Trzech Króli. 6 jest piątek, 7 sobota, niedziela, czyli od poniedziałku 9. Mój chłopak chyba zmienia robotę, idzie tam gdzieś na wózki widłowe, kierowca, coś. Także raczej chyba nie będzie budowlańcem jak tatuś. Szkoda, szkoda, bo już trochę się nauczył, już murował. Szybko łapał tą robotę, no ale może będzie z powrotem, może wróci, zobaczymy. Ja nikogo siłą nie trzymam. Także niech sobie tam lepsze, lżejsze roboty szukają, jak to młodzi teraz, nie? A my starzy musimy zapierdalać. Także wybawcie się, trzymajcie się, do miłego.